Halleluja. Thank you.
Oh,
Ci ja wywyższam Cię. Za to, że wszyscy ludzie tu jesteś Bogiem. Pozbawieni w łaskę sprawiedliwości. Są sprawiedliwieni za darmo z łaski. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Choć ja proklamuję to zbawienie nad każdym człowiekiem w Kościele Mocy i Zespołu Apostolskim Ludu Bożym. Ja w imieniu Jezusa przeklinam każdą formę prawa. W imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa przekierowuję ludzkie oczy z samosprawiedliwości na sprawiedliwość w Chrystusie Jezusie, na niezasłużoną przychylność. W imieniu Jezusa ja nakierowuję umysły przez imię Jezus. Umysły odwracają się od każdej formy prawa, od każdej formy samosprawiedliwości. Halleluja! Szakotoro la reperoloro. Ja mówię, każda dusza, każda dusza patrzy z perspektywy łaski teraz.
Jesteś godzien, by za Tobą iść.
Twoim nad ludźmi z Kościoła Mocy i Zespołu Apostolskiego Obóz Boży. Wszelką demoniczną siłę Synaju, która w jakikolwiek sposób wpływa na ich umysł, pęta duszę, kieruje ludzi do wykonywania różnych czynności, które dają im satysfakcję. W imieniu Jezusa, ja w imieniu Jezusa proklamuję łaskę nad ludźmi. Ja proklamuję łaskę. W imieniu Jezusa. Ja mówię czerpanie upodobania ze zbawienia w Chrystusie Jezusie. Czerpanie upodobania ze zbawienia. W imieniu Jezusa. Hakatoru lama sakatalarda. Usprawiedliwieni z wiary, pokój mają z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni z wiary, pokój mają z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni z wiary, pokój mają z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Szakato alaba dara lara 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 lara. Przez obecność Twą, przez obecność Twą zwyciężamy.
Hey!
człowiekiem bez lęku. Jestem człowiekiem bez lęku. Nie ma we mnie żadnego lęku. Mów w wierze. Mów w kościele. Mów nie nic. Więc nie ma we mnie żadnego lęku. Nie ma we mnie żadnego lęku. Nie odczuwam żadnego lęku. Nie odczuwam żadnego lęku. Nie ma we mnie żadnego lęku. Nie ma we mnie żadnego lęku. Nie ma we mnie lęku. Nie ma we mnie lęku. Nie ma we mnie lęku. Nie ma lęku. Thank you.
Ja mówię, że my będziemy tam uwalniać Twoją mądrość, że to, co słyszymy na ulicy,
głosić na dachach, że to, co słyszymy od Ciebie, będziemy uwalniać na placach, że będziemy uwalniać Twoją mądrość. Będziemy głosić na ulicach do ludzi, będziemy głosić do tłumów. Ja uwielbiam Ciebie za to. Uwielbiam Ciebie za wyjazd do Kenii. Uwielbiam Ciebie, że to jest szerokie, że posyłasz do nas ludzi, ludzi pokoju, że to jest przygotowane. Ja uwielbiam Ciebie, Jezus, za moc, którą będziemy tam uwalniać, że my będziemy tam, jak powie w świeżości, że my zostawimy tam ślad, uwolnimy Twoją prawdę, przyniesiemy nowe do tego miejsca, że będziemy iść tam w znakach i cudach, w Twojej mocy, w znakach i cudach. Ja mówię, że ślepi będą widzieć, że głusi będą słyszeć, że chromi będą chodzić, że ubogim będzie zwiastowana Twoja dobra nowina. Ja mówię, że to miejsce jest gotowe. Ja posyłam tam Twoich aniołów. Posyłam w to miejsce. Ja modlę się o każde nowe miejsce. Modlę się o Czarną Górę. Posyłaj do nas ludzi. Ludzi, którzy są gotowi. Ja mówię, że my uczynimy tam różnicę. Modlę się o każdy kraj. O każdy kraj, do którego wyjeżdżamy. Że zostawimy tam ślad, że uwolnimy tam słowo od Ciebie. Posyłaj do nas ludzi. Dziękuję Ci za otwarte miejsca, za znaki i za cuda. Uwielbiam Ciebie, Królu Mocy. Ja mówię, że my idziemy w Twojej mocy, że my idziemy w Twojej mocy, że stawiamy swoją stopę, że nasza noga się nie utknie, że my się nigdzie nie potkniemy. Ja dziękuję Ci za to, że te miejsca są przygotowane, że my patrzymy szeroko, że nikt się nie lęka. Dziękuję Ci za to, że my zostawimy tam duży ślad i że my tam wrócimy. Że my tam wrócimy i będziemy tam szerzyć Twoje królestwo. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Uwielbiam Ciebie, Królu Mocy, Dawco Życia. Dziękuję Ci, że my jesteśmy gotowi. My idziemy. I my zostawiamy tam ślad. W imieniu Jezusa, Ojcze, w imieniu Jezusa.
Jezusa, my naszą wolność składamy u Twoich stóp, Duchu Święty. Naszą wolność składamy u Twoich stóp. Nasza wolność, Ojcze, jest naszą ofiarą, Ojcze. My ofiarowujemy naszą wolność, którą nam dałeś. Ofiarowujemy naszą wolność, Ojcze. Nic nie mamy więcej. Nic nie mamy, Ojcze. Ofiarowujemy naszą wolność, nasze rodziny. Aleluja. Szaka habadalaja, ty semenatera. Nasze małżeństwa, nasz czas. Szabadala. Ty lasa kataralaj. Szata tabalase, nemala raba. Szenal. Szatanas. Wola, poświęcenie to bat na piekło. Poświęcenie to bat na piekło. Szakatela ramalaba. Powiedz, poświęcam Ci się, Ojcze. Powiedz, poświęcam Ci mój czas. Poświęcam Ci moją rodzinę. Poświęcam Ci moje małżeństwo. Poświęcam Ci moje pieniądze. Poświęcam Ci wszystko. Szabadala tarapella. Ojcze, ja ogłaszam odwagę! Ja ogłaszam odwagę! Ja mówię odwaga do ludzi!
radości, za poszerzenie każdego pastora i lidera w Kościele Mocy i Przespole Apostolskim. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Echasza Tarabaso. Ojcze, dziękuję Ci za odwagę. Dziękuję Ci za odwagę. Dziękuję Ci, że każdy człowiek z Kościoła Mocy i Zespołu Apostolskiego będzie jeszcze odważniej robił to, co robił do tej pory i odważniej będzie wchodził w nowe. Dziękuję Ci, że będzie odważniej robił to, co do tej pory i będzie odważniej wchodził w nowe. Ojcze, dziękuję Ci. Ekara la karama santo. Uwielbiam Ci, Jeszua, erodoro masse. Ena hacho de la lendere masanto. Dziękuję Ci, Jezus. Ja Ci dziękuję, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Amen. Dałeś siebie mi, moje serce pokochało Ciebie. Нови плащ на машеня, нови плащ на машеня.
nogę, stawiasz nogę. Od jakiegoś czasu zastanawiałeś się, czy wejść, czy wejść, czy go odpogać i od Boga. Postanów teraz, że stawiasz tam swoją nogę, że stawiasz tam swoją świętą nogę. Ojcze, dziękuję Ci za siłę, jaką stanowi zespół, za siłę, jaką stanowi ten zespół. Ojcze, modlę się o ponadnaturalne rozumienie. Jedność myśli, jedność zdania. Jedność myśli, jedność zdania. Jednocześnie różnorodność namaszczenia i powołań. Namaszczenia i powołań. Ojcze, dziękuję Ci, że ludzie w zespole wzorują się na apostolstwie. Wzorują się na ojcostwie i wypełniają swoje powołanie, indywidualne powołanie. Zajmują te przestrzenie, które Ty im otworzyłeś, które Ty im otworzyłeś. Ojcze, dziękuję Ci za siłę tej armii, za siłę tej armii, za jednolitość tej armii, za jednolitość tej armii, za jednolitość tej armii, za jednolitość. Wzywam Twoje potężne imię, Jezus. Jezus, wzywam Twoje potężne imię. Dziękuję Ci, że ten zespół nigdy nie będzie martwą organizacją, nigdy nie będzie tworem religijnym. Ojcze, ja odpycham wszelkie działania religijne, wszelką martwą stagnację. Ja to wywalam w imieniu Jezusa. Siła zespołu, ojcze, ja modlę się o Rema, w życiu każdej osoby, stanowienie zespołu, przynależność zespołu, siła uderzenia, wzajemne wsparcie, ojcze, dziękuję Ci za przyjaźnie, dziękuję Ci za miłość wzajemną, ojcze, dziękuję Ci, że nikt w zespole nie szuka swego. Za jeden cel, który włożyłeś w nasze serca. Zaludnianie nieba i przeprowadzanie ludzi do pełni uczniostwa. Ojcze, dziękuję Ci teraz za każdą służbę w zespole apostolskim Obóz Boży. Dziękuję Ci za rozwój apostolstwa. Dziękuję Ci, Ojcze, za rozwój apostolstwa. Ojcze, dziękuję Ci, że apostolstwo z tego zespołu zalewa ten kraj, zalewa Europę i zalewa ten świat. Ojcze, w imieniu Jezusa. Uramasata kalarasa. Dziękuję Ci za świętych Bożych nauczycieli, Ojcze. Uwielbiam Cię, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za każdego z nich. Dziękuję Ci za tych, którzy głoszą prawdę, którzy głoszą Twoje słowo, którzy uczą. Dziękuję Ci, Jezus, za prorocze namaszczenie w zespole apostolskim, we wspólnotach. Ojcze, dziękuję Ci za proroczy głos. Dziękuję Ci, że ludzie z zespołu wyznaczają kierunek, stają w pewności, w autorytecie i mówią: tak jest i tak ma być. Ojcze, uwielbiam Ciebie za to. Uwielbiam Ciebie za odważne wystąpienia. Dziękuję Ci, Ojcze, za prawdziwe duszpasterstwo. Ojcze, odpycham wszelki humanizm, wszelki wpływ filozofii i teorii tego świata. Ojcze, dziękuję Ci za duszpasterstwo. Niebiańskie duszpasterstwo. Za miłość, która wyrasta z prawdy. Oramasetek elerese. Dziękuję Ci za rozwój służb. Dziękuję Ci. Eremesetek elerese. Aramasata kalaraha. Oramasetek elerese. Dziękuję Ci, że ludzie przez wiarę wchodzą w te nowe przestrzenie. Nie wycofują się i się nie boją. Nowe przestrzenie. Nowe namaszczenie. Ojcze, dziękuję Ci za potężne manifestacje Twoich świętych darów. Dziękuję Ci za znaki i cuda.
znaki i cuda wszędzie, 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 gdzie usługuję. Osoba z zespołu apostolskiego Obóz Boży. Ojcze, dziękuję Ci za potężne manifestacje Twojego świętego ducha. Aramasata kalaramasere kelerese. Uramasata kalarasa. Uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Cię. Ojcze, dziękuję Ci, że dzięki czynienie i wdzięczność nigdy nie schodzą z ust ludzi ze zespołu apostolskim Obóz Boży. Dzięki czynienie, dzięki czynienie, dzięki czynienie i wdzięczność, absolutna wdzięczność. Ramasyny, remechete kelereza, uramasata kalarasa. Absolutna pewność pochodzenia z nieba, z nieba, z nieba. Ojcze, ja zabezpieczam teraz niebiańskie DNA, niebiańskie DNA w każdej osobie ze zespołu apostolskim Obóz Boży. Niebiańskie DNA, nikt nie ma nic wspólnego z tą ziemią. Nie należymy do tej ziemi, nie należymy do tego klimatu. Jesteśmy tutaj pod wysłannikami nieba, wysłannicy nieba na ziemię, wysłannicy nieba na ziemię, nieba na ziemię, którzy prezentują kulturę nieba, kulturę nieba, zabezpieczają ją. Ojcze, uwielbiam Ciebie za to, uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie. Odpycham i przeklinam wszelką troskę, wszelką troskę, wszelką troskę. Troska nie jest z nieba, troska jest ziemska, troska nie jest z nieba. Odpychamy wszelką troskę, wszelką troskę, wszelką troskę. Aramasata kalaza. Ojcze, modlę się o pełną świadomość, o pełną świadomość pochodzenia, przynależności do nieba. Tam jest nasza ojczyzna, tam jest nasz dom, stamtąd pochodzimy, tam żyjemy, a tu służymy, tu jesteśmy wiarygodnymi świadkami, wiarygodnymi świadkami, wiarygodnymi świadkami. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten przywilej, za ten zaszczyt, że możemy świadczyć naszym życiem, świadczyć naszym życiem, jaki jesteś Ty, że możemy prezentować światu, jaki jest Chrystus. Uwielbiam Ciebie, Ojcze. Uwielbiam Ciebie, Ojcze. Uwielbiam Ciebie, Ojcze, i wzywam Twoje potężne imię nad całym zespołem, nad całym zespołem. Dziękuję Ci za nową przestrzeń, za nowy etap, za nowy etap, za nowy etap, za nowy etap rozumienia. Jedność, jedność, jedna bryła, jeden zespół, jeden kierunek, jeden cel, jeden wspólny cel, wspólny cel. Nieważne. Nieważne gdzie, nieważne gdzie na co dzień. Naszą ojczyzną jest nieba, niebo. Ojcze, dziękuję Ci za potężny wpływ, za potężny wpływ na ten kraj. Dziękuję Ci za potężny wpływ. Ojcze, dziękuję Ci, dziękuję Ci, dziękuję Ci za te fale, fale wody żywej, rzeki wody żywej, fale, wodospady, że zalewają ten kraj. Uwolni to przez wiarę, uwolni to przez wiarę. Rzeki wody żywej, strumienie wody żywej. Ja dziękuję Ci teraz za Twoje słowo, wyraźne słowo.
wejść, jak wejść krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku. Twoje słowa są wyraźne, są proste i zrozumiałe, proste i zrozumiałe. Ojcze, dziękuję Ci za nową przestrzeń, nową przestrzeń, nową przestrzeń. Ojcze, dziękuję Ci. Zapominamy o tym, co było. My, Ojcze, nic, co było do tej pory, nie ograniczy nas w tym, co jest przed nami, w tym, co jest nowe. Boże, dzisiaj, Boże, dzisiaj, Boże, dzisiaj, ja wzywam Twoje potężne imię. Boże, dzisiaj, dzisiaj, Ty, który jesteś dzisiaj, Ty, który panujesz dzisiaj, Ty, który wpływasz dzisiaj, Ty, Aramasata, Kalasa, Uramasetyne, nic, co było do tej pory, nic, co było do tej pory, zarówno to, co było dobre, i to, co było złe, nic nas nie ograniczy, nic nas nie ograniczy, nic nas nie ograniczy, wszelka forma, wszelka forma, wszelka religia, wąt, wąt, zespołu apostolskiego. Ja teraz ustawiam niezakłócony transfer, niezakłócony transfer, prosto z ducha do duszy, prosto z ducha do duszy. Aramasata, kalarasa. I teraz staram się za każdą osobą, która mówi amen i wchodzi w tą przestrzeń, wchodzi w tą przestrzeń. Nowe, nowe, nowe Bóg dzisiaj, panujący Jezus, panujący Jezus, panujący Jezus. Eremesety, kleresy. Uramasata, kalasa, el haj, el haj, el haj. Żywy Boże, el haj, el haj, el haj. Ora masara kalarasa, erebekete kelerezena. Ora masara kalarasa, ora masara kalarasa, erebekete kelerezena. Nowy wymiar działalności ze sobą. Nowy wymiar, nowy wymiar, nowe przestrzenie, nowe przestrzenie. Drzwi są otwarte, drzwi są otwarte. Erebekete kalarasa, ora masara kalarasa, ora masara kelerezena. Dziękuję Ci. Siły rażenia z nieba, kiedy wstajemy, kiedy występujemy jako zespół, kiedy działamy jako zespół. Uwielbiam Ciebie, Ojcze. Uwielbiam Ciebie, Ojcze. Uwielbiam Ciebie za to. Uwielbiam Ciebie. Amen.
zawsze wysłuchujesz. Będąc w Tobie, mówiąc do Ciebie, jesteśmy pewni, że mamy to, czego pragniemy. Przed ludźmi, którzy